Krętacki Light. Monika w dniu lajtowym, zanim jeszcze rozpoczęła się transmisja Wojtka, z jej krakowskiego mieszkania znalazła kartkę zawieszoną na drzwiach swojego mieszkania, na której znajdowało się pozdrowienie dla jej nowego białostockiego lokatora. Musiał to wywołać co najmniej zmieszane i raczej niezbyt przyjemne uczucia, no bo w końcu ktoś, o kim ona nic nie wie, wie o niej bardzo dużo. Jednak chyba nie wywołało to jakiejś szczególnej paniki w ekipie z Wawelu, bo tego samego dnia, mniej więcej równolegle z kibicowskim szturmem na Belweder, nie bez trudu odpartym przecież przez Konona i redaktora z pomocą policji oraz epizodycznym udziałem dostawcy pizzy, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, 480 km na południowy zachód od Białegostoku rozpoczął się lajt z nowego strusiego gniazda. Nasz internetowy celebryta, który zawitał do Krakowa, chciał uzbierać 800 zł, które miał przeznaczyć na zabranie wszystkich swoich pozostałych rzeczy z Białegostoku. Warto podkreślić, że to była deklaracja, deklarowany cel, jeden z wielu, którego Wojtek nie miał nawet najmniejszej chęci dotrzymywać. Wcześniej już zbierał na wyprowadzkę od knura, na wyrobienie i wstawienie protezy zębowej, a i obecnie w 2023 roku również ustawia czasem konkretny cel, którego po prostu nie realizuje, albo na realizację tych celów niezgodnie z umową zawartą z widzami przeznacza jakąś naprawdę skromną część, a resztą dysponuje na cele tylko sobie znane. Jednak nie to było największą kontrowersją. Otóż cały light był bardzo dziwny, przepełniony różnymi drobnymi i co najdziwniejsze zupełnie niepotrzebnymi przecież kłamstwami i krętactwami krakowskiej syrenki, która z jednej strony chciała trochę zaistnieć na lajcie, a z drugiej strony trochę się ukryć przed coraz bardziej pogłębiającym się stalkingiem, do którego no sama się przyczyniła, udostępniając masę informacji o sobie na Discordzie, które najprawdopodobniej stamtąd wypłynęły w szeroki świat. Ona jest zmieszana i przygaszona, major jest zmieszany i speszony i w efekcie dostajemy tak dziwnego lajta, po którym do Moniki przylegnie pseudonim Krętaczka. Część pierwsza, nagrywam sam. Początek lajta. Major chwali się, jaki to on nie jest i czego nie robi w Krakowie oraz wypowiada najważniejsze zdanie tej całej transmisji. Otóż suchotnik oznajmia widzom już na samym początku, że Moniki nie ma w mieszkaniu i on tutaj siedzi sam. Oczywiście jest to kłamstwo, Monika siedzi obok i słucha wszystkiego na bieżąco. Ja tak w Krakowie nie mogę wyglądać, jak ja nagrywam, to po prostu jest tak, a nie inaczej. I po prostu to sami widzicie, jak ja wyglądam. To wygląda jak prawie studio, ale jeszcze do studia to jeszcze daleko, po prostu trzeba pewne... To ja pokazywałem, że mam nowy numer, jak będziecie po prostu do tego mnie zmuszać. To po prostu tutaj mogę pokazać, tutaj są śrubki, po prostu to się podnosi, wyjmę po prostu kartę, wymienię kartę i do mnie nie będziesz wyzwaniał i nie będziesz mnie obrażał. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Wojtuś, panie Wojtku, Krzysztof dzwonił, on płacze i piszczy, ogółem w takim stanie to czekają go w czasy w Choroszczy. Niech pan z powrotem do Białegostoku. Przepraszam, że tak powiedziałem. Głośniej. 3 złote. Muszę ustawić głośniej. Nie słychać, co... Nie! Będzie jasna i będzie jasna! 3 złote, dziękuję. Dziękuję ogółem za 3 złote, a u chudą to ty jesteś chyba wiejską. I po prostu, jak masz Janek na ten temat, Janka, on jeszcze mnie Janka weźmie, będzie drzewko rąbał, będzie go karmił, wódeczkę go kupywał, a po prostu ja nie jestem żadnym, on wypowiadał się, widziałem film, jak wypowiadał się, że po prostu dla mnie obroża jakoś,
Zobaczyłem, otworzyłem oczy, że nie opasać mi się. Czyli pełnik major plus Krzysiu, żebyś wracał na łóżko, dobrze, bo tęskni i nie może być. Całe życie będę śmierdział, żadnej kobiety nie poznam. Będę ogółem nikim, takiego czegoś nie będzie nigdy w życiu. Postanowiłem się zmienić. Makes sense. Adwokat. Nara 4 zł. A bardzo dziękuję. Adwokat bardzo mile ze mną rozmawiała. Bardzo była zadowolona, że tutaj ogółem też serdecznie ją pozdrawiam. Wiewiórki z lasu mają. Kiedy nas odwiedzisz, tęsknimy już. Jeszcze śnieg nie spadł, więc mógłbyś nas odwiedzić. Byliśmy już w Kastoramie i mamy całą zgrzewkę i też mamy torebki z biedry tekowej, całe te 3 złote. Krzysztof Konanowicz, majorze Janosie, już śpi na twojej wersalce, Audi jest już moje. Mam fakturę, nie masz po co wracać na szkolną 17,3 złote. Cześć major, wracaj do Białego Stoku, bo Krzysiek tęskni. Trzeba rachunki pozapłacać i zrobić jakąś rybkę. Niech ten zarabia, niech płaci. Nie znajdzie sobie jakiegoś frajera, jednego, drugiego, trzeciego. Nie wyjmują mu kasę. Tak samo jak Monika dała, użyczyła, przepraszam bardzo. 700 zł. Mecenas z Legionowa Wojtek, jutro Krzysiek wstawi Audi do komisu na popiół. A nie będę mówił, bo robię. Dokumenty do sprzedaży sobie wcześniej obserwował. A, dzięki. Zamki zmienił już podobno. Podobno twoje łóżko zajęło się, a Meksykano sprzedał kamery. 3 złote. A dobrze, nie sprzedaję, bo motoring już po prostu ukradli. Mnie nie było. Dobrze, by mnie nie było, mogliby mnie okraść do końca. Moniki nie ma. Monika pojechała do rodziców, powoli Meksykano się wybija. Się, major, nie obrażaj na mnie, ale Monika zrobi z ciebie słupa na kredyt. Będziesz zarabiał na długi. W internecie Monika widnieje jako dłużnik. Audi Konona, tak. Dzwonił dziś do Konona i powiedział, że jedynym właścicielem Audi Konona jest Konona. A po imieniu nie będę mówił. Audi 3 złote. Major, kiedy ty zrozumiesz, że ty nie istniejesz bez Kononowicza? Wszystko zawdzięczasz jemu. Jak przyszedłeś, to panie miałeś nawet pa skarpetki, ba. Za co mówić, a teraz widzisz, co jest. Mariusz, je prawda, wszystko, co masz, zawdzięczasz Kononowiczowi. A co? Bez nie byle całe do naszych humera. Serie genialnych donate'ów są zagłuszane przez tych wybitnie rozgarniętych widzów, którzy widząc, że jest light, muszą akurat teraz zadzwonić i porozmawiać z majorem na lajcie i to tak wiecie, przez takie dobre 10 minut najlepiej, na tematy, które nikogo nie interesują, a pod koniec poprosić o pozdrowienie wszystkich członków swojej jakże zacnej rodziny, pociotków, sąsiadów, oraz rzecz jasna całej swojej mieściny, co zazwyczaj kończy się tym, że major pozdrawia całą Polskę. Ciekawą kwestią jest, skąd oni mają aktualny numer majora, który zmienia się co chwilę. Odpowiedź jest prosta, albo osoba, która zmienia mu numer, albo osoba, która dostaje taki numer po zmianie numeru, natychmiast rozsyła go do zaufanych ludzi, którzy rozsyłają go dalej i dalej. Bardzo szybko cała konspiracja idzie w łeb, gdy major dostaje donata 10 zł i odwraca się do niewidocznej w kadrze Moniki, przechwalając się, że light trwa zaledwie chwilę, a on już uzbierał 100 zł. Zmitygowany przez nią odwraca się do kamery i oświadcza, że siedzi tu sam i po prostu gada tak do siebie. Będzie jazda i będzie jazda! Komu jazda, 10 zł. Cygan, pozdro major, wariacie, obyś tam się ogarnął. Pozdrów cygana, 10 zł. Nie gadam do siebie, bo nie mam z kim gadać. O, właśnie. O cholera. 5 zł, dzięki. Ewa major, mam nadzieję, że zmienisz swoje życie i wyprowadzisz się od Krzyśka, ale nie daj się naciągnąć Monice na kasę 5 zł. A to jest miętowy. Kibice Jagi nienawidzą Krakowa i krakowskich kundli. Wstyd, Wojtek, że pojechałeś do tego miasta. Kibice ci tego nie wybaczą. Kibic Jagi, wstyd, szczurze. Kibice Jagiellonii nienawidzą krakowskich, tylko Jagiellonia. Precz z krakowskimi kundlami. Kibice ci tego nie wybaczą, 3 złote. To nie, ja nie będę mieszkał, nie wybaczył. To sobie chodźcie do tego knura i do tego. Prezentowana jest kartka z pozdrowieniami dla majora, którą Monika z rana znalazła na drzwiach swojego mieszkania. Jej treść jest słabo czytelna i w zasadzie trudno powiedzieć, kto tam pozdrawia.
Mogę pokazać. Teraz na lajcie. Pozdrawiam. To osobę, co wpływem sąsiadów, że po prostu w taki sposób potraktowali mnie, a nie inaczej. No dzięki ogólnie. O, a tu... Kibole Wisły Kraków, majorze, serdecznie witamy Cię w Krakowie. Niedługo Cię odwiedzimy, aby porozmawiać o koszulkach piłkarskich, w jakich chodziłeś. Lepiej kupuj już szalik Wisły 3 złote. Muszę chodzić na mecze? Ja nie wiem. Przemek, pozdro zdanie, major, daj swój numer, zgadamy się, 3 złote. Ja nic nie daję numeru. Fans Krakowk, major, mam dla Ciebie poszkę. Kiedy i jak się z Tobą spotkać w Krakowie, zanim wrócisz do Białegostoku, żeby przygotować Twojemu ukochanemu Krzyśkowi święta, nie święta, 3 złote? No to przyjedź. Siema, major. Meksicano ma pretensje do Ciebie za odpalile slajwa w tym samym czasie, co on, inaczej się umawialiście za male sumowe. 3 złote. Faktycznie w tamtym czasie szkolna była poukładana, kto kiedy odpala lajta, aby nasi milusińscy nie musieli w tym samym czasie rywalizować o uwagę widza. Meksyk zarzucał Rudej, że celowo odpaliła lajta w dniu, kiedy była kolej bobolskiego redaktora. Nie jestem pewien, czy wcześniej, czy później Meksyk faktycznie nagrał film, w którym jechał po wiewiórze i szczurze za to, że wyłamali się z pewnej umowy. Nie znalazłem nigdzie tych zarchiwizowanych treści, a jak dobrze wiadomo, kanał Meksyka z najlepszych czasów, z widzowskiego punktu widzenia z najlepszych czasów, nie jest już dostępny, przez co historia uniwersum straciła wiele ciekawych źródeł sprzed lat i właściwie w historii szkolnej 17 powstała spora wyrwa. Te wszystkie zamknięcia kanałów Majora i Meksyka bardzo źle się odbiją na próbie chronologicznego poukładania wydarzeń, które miały miejsce. Ale on dwa razy w tygodniu robi i ja nie miałem wczoraj. Ja pokazywałem miasto, nagrywałem, wrzucałem filmy, sobie o, Meksykano, sobie nagrywaj tego. Sam widziałeś, Majora, jak tam jesteś jest. Bez grubasa, na nim się wybiłeś, a teraz uciekłeś, Monika, do Donikasek, o, koniec będzie 3 złote. Zrób z nim sobie święta, kupuj mleczko. Mitrofan, major, trzymaj się, Moniki to super kobietka i pamiętaj, że żądło trzeba co jakiś czas testować, ogółem no będzie jazda i będzie jazda 3 złote. Ale przepraszam bardzo, jeszcze nie testowałem tego, no nie będę mówił na ten temat nic. Żądło, słyszeliście? Ogółem trzeba żądło. No dzięki za 3 złote. O i tak samo rozmawiałem właśnie z Pawłem z Warszawy. Po prostu i też powiedział, jak będzie w tą stronę się wybierał, to po prostu zadzwoni do mnie, gdzie się spotkamy, co już rozmawiamy i po prostu tak jest, bo zawsze powiedział, że jestem ogólnie wspaniałym człowiekiem. Na pewno ogląda i po prostu wszystkich tam, którzy mnie w Warszawie widzieli, to ich serdecznie pozdrawiam też. Paweł faktycznie później próbuje odwiedzić Monikę w Krakowie i akurat tego dnia, gdy się do nich wybierał, Monika twierdzi, że są akurat w Oświęcimiu i nie będzie ich w mieszkaniu i nie mają jak go przyjąć. To Paweł mówi, nie ma problemu. I tak dużą trasę mam do zrobienia, więc to czy podjadę do Krakowa, czy do Oświęcimia, to dla mnie bez różnicy. Słyszę od Moniki znów, że nie, bo jest kolejny jakiś nowy powód, dlaczego nie. Właściwie nasz uniwersowy Apoloniusz Steiner odnosi wrażenie, że jest zbywany i wiewiórze zależy na tym, aby nie zobaczył, w jakich warunkach major tam przebywa, a przede wszystkim na jakich zasadach, czego nawet najbystrzejsze oko kamery nie ujmie. Cygan, siema, major, trzymaj na farta, mam nadzieję, że tam się ogarniesz. Pozdrów cygana, 5-3 złote. A, dzięki. O cholera. Don Tomas, major, pozdro z trasy. Knur i Pedry już trzęsą, że ciebie zabraknie, bo bez ciebie to z Belwederem ogółem. Całe Rysko pozdrawia. 5 złotych. Ale ogółem ciebie też pozdrawiam i dziękuję za 5 złotych i ogółem dzięki, że oglądasz mnie. Robert Biedronka, GIE to wspaniali Boże, ludzie powinni adoptować dzieci w Polsce i adoptować dzieci, GIE powinni mieć prawo do małżeństwa. Polska dla GIE, to było w sobotę, teraz, że niecałe 5 złotych. Kaszę, ryż, makaron, jakieś inne. Ewe, witaj, Jajor. Mam nadzieję, że nie dasz się wykorzystać Monice na pieniądze 5 złotych.
Nie, te pieniądze, co teraz zarabiam na lajcie, to po prostu od razu pójdą na moje konto. Obserwator Major, jak nie wrócisz do Knura mieszkać, to nikt nie będzie cię już oglądał i nie będzie kasy 3 złote. Jak nie będzie. Ja sam zarabiam. I w ogóle dziękuję widzom, że oglądacie, w jaki sposób mnie wspieracie. Ale ja bardzo mogę powiedzieć, mam o 21 dostanę za reklamę. O cholera! Pani Moniko, tak proszę wyłączyć. Na święta znowu muszę po prostu w jakiś sposób zbierać pieniądze, bo po prostu zawsze masz trochę pieniędzy, to powolutku się kończą i po prostu ja nie będę chodził po śmietnikach, jak Krzysztof chodził i butelki zbierał, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Nie jest dobrze, Wojtek. Meksykano ujawnił na lajcie adres Moniki i z kim mieszka, że z chłopem i gdzie, i że na balicach. Karol z Wadowic, Meksykano ujawnił na lajcie adres i dane osobowe Moniki oraz imię i nazwisko jej obecnego partnera. Powiedział też, żebyś sobie peta zgasił na nosie, bo on jedzie do Krakowa i Monice 3 złote. Co możesz? Monika powiedziała, że i tak mi numer i po prostu nie będziecie, nikt nie będzie wiedział tego numeru. Monika ma wyłączony telefon, bo dzwoni do niej nachalni widzowie, szczególnie ci rozgrzani perspektywą pogadania z rudą. Dokładny adres mieszkania Moniki, w którym przebywa Major, lata w donatach i 00JOR chyba niechcący potwierdza prawidłowość tych danych, mówiąc, że faktycznie wcześniej już przychodziły do nich pizze i kebaby nieopłacone i bardzo prosi, aby więcej już im nie zamawiać. Janosoś, nie żałują, strony Janosoś. Bo chciałem powiedzieć, że ja wiem, mogę na ten temat dużo powiedzieć, ale wersalka jest bardzo wygodna, a Krzysia to jest gości, bardzo się kochamy, 3 złote. No, kochacie się z Krzysiem? To dobrze. A dużo wersalkę ma, to możecie się kochać. Robert Biedronka, geje to wspaniali Boże ludzie, powinni adoptować dzieci w Polsce i je wychowywać, geje powinni mieć prawo do małżeństwa, Polska dla gejów i lesbijek, bo to cudowni ludzie są. Major, lubisz gejów i les 3 złote. A ty lubisz gejów? Ja żebym był gejem, to na pewno do Moniki bym nie przyjechał. Na ten temat to właśnie mogę powiedzieć. Tok! Krzysiek już uruchomił policję i prokuraturę, będziesz siłą doprowadzony do Białego Stoku, a na nogę ci założą obroże. Namierzą cię wszędzie. Będziesz mógł wychodzić tylko na podwórek. 3 złote. A co tu więzienie jest? Niech ten Krzysiek Kononowicz odda mi za... No, kupiłem jedną kamerę, to jeden człowiek, to już nie powiem, to... Witam panie Wojciechu, pamiętam, że pan, widzieliśmy się wczoraj w sklepie budowlanym. Samochodem. Znów kupował pan rozpuszczalnik, tylko ciekawe, niego, co 3 złote. Żeby pojechać w inne miejsce i po prostu powiedział i sprzedał mnie na żywca, że po prostu major siedzi w samochodzie. A to jest mój samochód, nie ty. Majorze, jestem byłą koleżanką Moniki Harelszlak. Ona chce cię oszukać na pieniądze. Jest oszustką matrymonialną. Uciekaj szybko do Białego Stoka. Twoja kobita. Sama uciekaj. Uciekaj do Knura. On jaki jest, taki jest, ale cię nie okradnie. Ja mam dowody, że Monika chce cię oszukać. Gdyby cię kochała, to byś już dawno ja testował, a tak testuje jak ktoś inny. Uciekaj, majorze, 3 złote. Ogółem zarabia. Desiu, ciema Wojtek, jako weganin bardzo miło mi się zrobiło, gdy dla kolegi Moniki zrobiłeś kapustę bez mięsa. Jak się spotkamy, to pokażę ci przynadania kuchni roślinnej, 4 złote. Jasiu, hej, struś, czy Monika wie, że jesteś... Lubisz walić nitro w lesie, czy Monika widziała filmy, jak walisz nitro z reklamówki i jesteś ostro wystrzelony... Panie paskudne, kiedy idziesz do lasu, 3 złote. To idź ty do lasu, na wybiórki. O, zapłaciłem. Wederman, major mordeczko. Chciałbyś wyskoczyć kiedyś, zapalić wąsa, wystawić i nie ma problemu, 5 złotych. No dzięki. Ja nie mam ani nic do Wisły, ani... Po prostu ja na meczy Jagiellonii nie chodziłem. Kiedyś przychodzili, bo kiedyś po prostu chodziłem. Tu sponsor patologii. Major, zapłacę ci stówę, jak zgasisz papierosa na czole Moniki. Gaś kiepa na czole Moniki. Sponsor, a ja ci dwie stówy zapłacę. Major, jak zgasisz papierosa na czole Moniki, to zapłacę ci stówę. Ja sobie dwa kipy gaśnie o tu i tu. Cała Polska czeka. Monika nadstawia czoło. Major gasi papierosa, ja płacę. Stawka 104 złote. O, jeszcze jest.
Ali Akcza Major za niedługo skończy pod mostem Dębnickim. Na koncie będzie tyle co w jego mózgu, czyli tak jak śpiewał Panasewicz, czyli mniej niż zero. Monika cię wyportkuje i wrócisz do Kononowicza 3 złote. Na pewno nie. Puczek 76, gdzie masz zęby na gusie? Zabrałeś na lajcie kasę na nie i a zrobiłeś kropkę puszczoną żalę i nitro. Cały kontener. 3 złote. Że ja ukradłem mu. O cholera, Major, w tej fryzurce i okularach wyglądasz jak laluś. Niech Monika i ci dekil golarką będziesz wyglądać jak gangster. Boże, wracaj do Krzyśka, bo będziesz miał, pójdziesz do więzienia na dożywocie 3 złote. W pewnym momencie za Jorem na ścianie pojawia się cień przechodzącej osoby w tym, jak przecież dobrze wiemy, pustym mieszkaniu, w którym Major przecież siedzi sam. Ponadto, chwilę później, znanym na całym świecie gestem pozdrawia nas cień męskiej ręki, co wskazuje na to, że nie tylko Monika, ale i Gach są obecni w pokoju podczas transmisji. Jest to idealny archetyp wszystkich przyszłych związków Majora, że jego wielkie miłości z drugiego końca Polski lub Europy będą miały swoją firmę, swoją działalność potężną i prężną, ochroniarza Bola i nawet gdy dochodzi do słynnych oświadczeń, to muszą być one w towarzystwie napakowanego świadka, który pilnuje, by Major zbyt blisko nie spoufalał się z wybranką swojego serca. Alfons, proszę pozdrowić Gracjana, fana z Poznania, 3 złote. Właśnie, mogę pokazać. Właśnie Paweł z Warszawy mi kupił, albo to jest pędrak i po prostu on ponad 100 zł kosztował. I widzicie, nie ma takiego czegoś, że ja gdzieś to, nie wiadomo gdzie, ja wszystkie rzeczy swoje... Jasiu, Major, dzwoń do Krzyśka, które do domu mi w nocy ma być zabrałem. Na Audi ma być ostro zalana farbą, a silnik ma być polany nitro, a sobaku wsypany cukier. Dzwoń do Krzyśka, niech pilnuje 3 złote. Właśnie tą kamerę nagrywałem, Kraków. Mam jeszcze jedną kamerę. Część druga. Dekonspiracja. Nagle, jakby nigdy nic, wchodzi przed kamerę 00JOR z pszną zupą i zaczyna rozmawiać z Moniką, której, jak dobrze przecież wiemy, w mieszkaniu nie ma. Najprawdopodobniej Ruda stwierdziła, że nie da się już dłużej ukrywać jej obecności, szczególnie gdy niczym drugi Konon w czasie trwania Lighta siedzi w tym samym pokoju, aby wszystko nadzorować. Omawiane jest, że Major nie wróci na szkolną i Szczudlak wylicza, ile to mu Konon nie powinien oddać pieniędzy za to, że biedny Major był zmuszony tam u niego mieszkać. W tle lecą bardzo dobre donaty, które są zagłuszane przez monologi 00JOR-a, do których Monika odpowiada słowo lub na przykład jakieś dwa słowa i dalej leci strusiowy monolog. Zero reakcji na donaty, zero odpowiedzi. Widzowie płacą, a struś zlewa, czyli wszystko po staremu. Wisienką na torcie jest moment, że gdy Suchy olał kolejną sporą wpłatę na 25 zł, to znaczy odnotował, że wpłacono mu 25 zł, powiedział, że bardzo dziękuję za 25 zł, po czym totalnie olał treść donata, odwrócił się i ze śmiechem poinformował Monikę, że jest już 19, czyli light trwa godzinę, a on już ma zarobione 400 zł. Zwykli widzowie wysyłający donaty są skazani na brak reakcji i zainteresowania, poza podziękowaniem za wpłaconą kwotę. Jedyne, na co jest reakcja, to gdy jacyś Discordowi faworyci Moniki proszą, żeby ich pozdrowić, to Monika natychmiast nakręca swoją pacynkę, by ta wypowiedziała co trzeba. Ja rano robiłem bigos, jadłaś bigos, no. I powiedziałaś, że pyszny bigos, a ja teraz będę testował, czy to pyszne. Przemysław Pawluśka jutro wjeżdżał w czekoladową jaskinię na Zamku Kliczków. Kocham cię z całego serca, tak jak Konon kocha chodzi. A spróbuj powiedzieć, że coś nie tak. Wiesz. Szkolna 17. To dobrze. Ale jutro mogę jechać normalnie. Tak? Jedziesz? Wspaniała ta osoba, która zrobiła mi wspaniałą zupę. Taką ogółem zupę jeszcze nie jadłem, ale ogółem co mogę powiedzieć? Jeszcze do tego, jak ci mogę powiedzieć. Pani Moniko. Razi nas czystość i sterylność scenografii. Poszły niech pani nas nosi do starych ubrań, brudnych naczyń, do bigotu. Ciętek.
na szczenę podłogę. Po prostu... Wtedy zrobi się swojsko. Marzeczkę się niszczy. Z innej strony mnie osobiście bardzo szokuje, że Gach i Monika nie parskają śmiechem przy niektórych donatach, zupełnie tak jakby chcieli, jak tak na siłę, okazywać jakąś solidarność z Majorem i Kononem, bo znając Monikę, no o Gachu mało wiemy, ale znając Monikę z późniejszych jej wypowiedzi, to na pewno nie było to kwestią tego, że jest na tyle poważną i dorosłą osobą, iż nie śmieszyły jej takie głupie żarty. A wręcz przeciwnie, ją takie rzeczy mega bawiły i tutaj ewidentnie musiała się powstrzymywać. Ja tylko chcę podpowiedzieć. No. Bardzo dobra jest zupa, tak? Tylko po prostu obierasz marchewkę i saler jedną. Byłem jak... Dzień dobry, ogółem to panie majorze, czy był ogółem pan dzisiaj na mszy, bo dzisiaj niedziela, na całej mszy trzeba było być ogółem. Było tak, że parę razy do ciebie dzwoniłem, nie mogłem się dodzwonić, a później się dodzwoniłem. Rozpuch, widziałem ostatnio majora, jak leżał pijany pod Zodiakiem, nie przelewajcie mu pieniędzy, bo wszystko przepije, dzwonię na policję, żeby cię zebrali z powrotem do Krzyśka, przypnięcie kajdankami do łóżka 3 złote. O, już, kajdankami. W dalszej części Monika i Major rozprawiają, że pojadą do Białegostoku, aby, uwaga, dokończyć świadczoną Krzyśkowi pomoc w naprawie samochodu. Monika oświadcza, że Krzysztof musi jej też oczywiście oddać pożyczone 700 zł. Major nie brzmi na zbyt zainteresowanego wyświadczeniem pomocy dla Mlecznego Mazura i raczej widzi w tym zagrożenie, że Monika znów będzie się zbyt blisko spoufalać z prezydentem, tak jak w przypadku pamiętnego całowania pod bramką. Tak więc, o ile jeszcze na początku lajta Szyjor machał witkami i krzyczał, że weźmie czarne worki, popakuje swoje rzeczy, zabierze Audi i powie Knurowi papa, to gdy nagle Ruda zaczyna mówić realnie o wyjeździe, Major robi się wycofany i sugeruje, żeby najlepiej to w ogóle tam nie jechać. No, ale ja... powiedz co, bo widzów to interesuje, co z tym twoim, co z przyszłością twoją, siądź sobie tak naprzeciwko, bo ciebie, żeby cię... Kiedy jedziemy do Białego? Nie wiadomo, czy ja tam dojadę. Nie? Ja pojadę do Krzyśka. Auto mu trzeba dokończyć, zrobić, nie? No, niech ci odda 700. A nie, no to 700 to musi oddać, to w ogóle już nie ma... Była pożyczka i to nie ulega żadnej... O, pozdrawiamy Paszoka. Cześć, i Bubaszoka. Major. Wiadomo, że z tą Moniką Krakowem nic Paszoka? Nie wyjdzie. Jutro, za tydzień, góra za dwa wrócisz skruszony na szkolną, takie jest życie. Krzysiek cię przyjmie, bo boi się samotności. Ale przeżyłeś jakąś przygodę, zobaczyłeś Kraków. Dziękuję. 3 złote. Później Struś robi jakieś podchodozaloty i pyta jej, czy może Szturołapka by chciała być taką żołnierką. Ale natychmiast peszony, że mu w ogóle przeszło to przez gardło, dopowiada szybko, że muszą się dobrze poznać, porozmawiać sam na sam i spędzić dużo czasu ze sobą. Natychmiast się wycofuje z podjętych prób wyciśnięcia z Moniki jakiejkolwiek deklaracji. Ruda natomiast sprytnie wszystko potwierdza, ale w taki sposób, żeby nie można było powiedzieć, że na coś się zgodziła. I szybko stara się zmienić temat na pozdrawianie jakichś swoich kolejnych ziomków z Discorda. Z drugiej strony Monika próbuje od niego wycisnąć jakąś deklarację, czy zostaje na dłużej w Krakowie, a Wojtek ucieka od określenia się, czy zostaje, czy nie, i właściwie przez dużą część lajta to się będzie powtarzało, to znaczy Monika będzie próbowała wymóc, aby Wojtek powiedział na głos jakąś deklarację odnośnie tego, co będzie, czy zostaje, czy nie, a Wojtek cały czas będzie od tego starał się uciec. Chciałabyś zostać żołnierka? Nie jestem żołnierka. Że to majorowa będziesz. No, jeszcze. Jeszcze przyjdzie czas, to będziesz majorowa. To będziesz, będą na ciebie radni wysyłali koszulki, to teraz będą robić koszulki. Adam Suchodolski, pozdrawiam Wojtka i panią Monikę. Imię, trzymajta się w tym Krakowie, 10 zł. Majorowa, majora. No. To jest kandydatka na majorą. Na Suchodolską. No tak postawiasz. Bardzo dziękuję, że postarałaś się.
Major, czy można się z tobą gdzieś zobaczyć w Krakowie? Zorganizujesz jakieś spotkanie dla widzów 3 złote. Bartek nie odpisuje na Facebooku i nie przyjmuje zaproszeń na Messenger. Ja ci podziękowałem za zupę. Tak samo podziękowałeś, że pyszny bigo zrobiłem. Co będzie dalej ze mną? No, jak to będzie? Zostajesz w Krakowie na stałe? Jeśli się okaże, czy na stałe. Krakowska syrenka wkręca Majora, że chce pojechać jutro na Islandię, na zaproszenie widzów. 00 Jor natomiast właśnie dopiero co odbył wyprawę życia z zatęchłego Belwederu na krakowskie osiedle Mozarta i gdy słyszy o wylocie poza kontynent, to ma minę, jakby kosmita zaproponował mu podróż do swojego wymiaru i to w dodatku w jedną stronę, bez możliwości powrotu na Ziemię. Wykręca się, że nie ma paszportu, więc Monika mówi, że trzeba wyrobić. Szczur zatem mówi, że jest zameldowany u Krzyśka, więc żeby to zrobić, to trzeba wrócić do Białegostoku. Czytaj, sytuacja zaczęła się robić Szyjorowi zbyt niekomfortową i aby oddalić się od wizji oglądania zorzy polarnej na Islandii, stwierdza, że musi jednak wrócić do Białegostoku, załatwić formalności. No a tak na serio zaczyna po prostu chcieć wrócić do swojego spokojnego życia w domku drewnianym ze swoim ukochanym przyjacielem, bez już większej ilości wypraw, bo właściwie powoli ma takie wrażenie, że mu już starczy podróżowania. A Mateusz i Szymek nas zapraszają na Islandię, będziesz zadowolony na święta 3 złote. Ja jadę natychmiast, jutro się pakuję, na Islandię jadę, bo chcę zobaczyć zorzę polarną, jedziesz? No co? Jutro? Jutro! Do Szymka i Mateusza. A nie to daleko? Islandia? Pani Moniko, ja panią błagam, niech pani mu powie prawdę, że on bez Kononowicza, jak przestanie z nim nagrywać, to nie będzie istniał. Taka jest prawda, niech pani mu to przetłumaczy. Mariusz, niech pani mu powie prawdę 3 złote. Islandii? Islandia. To od razu, czy wszędzie, to cały... A pewno, a co? A ja tak jeżdżę, no przecież co? A ty wiesz, no to ty masz wybór, albo jechać ze mną, albo siedzieć tu. Puczek 76 dręczy na myśl, czy jak siedzisz na sedesie, to masz nogi proste, czy uda się je zgiąć w kolanach. 3 złote. Taki surowy, taki bardzo naturalny. Natura. W samolot, tak? No w samolot, a jak? Musiałem, że rowerem. No to możemy, ale wiesz, ja nie wiem, czy... Mówię prawdę, Moniko, jeżeli przed kamerą pocałujesz Majora w usta, to uwierzę, że chcesz z nim być. Później możesz zwymiotować. 3 złote. Jakieś fajne miejsca ze mną po prostu zwiedzać? Tak, bo ja zwiedzam, to możesz do mnie przyłączyć. Będziemy razem oglądać. Na Islandii nie byłam jeszcze. A paszport trzeba mieć. A nie masz? Nie mam. No to trzeba iść wyrobić. Zdjęcie nowe i paszport. Zlosieniec Majorze, Krzysio jest działdi bez twojej zgody. Przyjezd zalem dzisiaj kolo szkolnej. Opel Stal, ale Audi nie było. W ogóle na filmkę widziałem, jak ją katuje. Dlaczego mu na to pozwalasz 3 złote? To się przemeldujesz, bo już tam nie będziesz mieszkał, nie? A gdzie będę zamordowany? No tutaj, a gdzie? Gdzie tutaj? No w mieszkaniu, które wynajmiesz sobie. Tam. Szejk z Dubaju, witam. Wracaj do Krzysia. Bo bez ciebie sobie nie poradzi w życiu. Pozdrawiam, 333 złote. Szczurołapka natomiast proponuje, żeby przemeldował się od Krzyśka do Krakowa, co w ogóle nie wchodzi w przypadku Majora w grę. On zameldowanie na szkolnej traktował jako jedne z największych osiągnięć w swoim życiu. Uważał też, że dzięki meldunkowi jest uprawniony do przebywania pod belwederskim dachem, przez co Konon jako właściciel miałby nawet nie mieć prawa go wywalić albo nie wpuścić go. Taką ochronę prawną mógłby Wojtek mieć, gdyby wynajmował od Knura choćby pokój i płacił mu choćby jakąś skromną sumkę w ramach umowy. Jednakże John Słodolski woli żyć na krzywy ryj i krzyczeć, że nie będzie płacił nawet za prąd, który zużywa na bieżąco, bo on się przecież może każdego dnia za chwilę wyprowadzić, prawda? No to czemu ma płacić? Przez to właśnie nie obowiązuje go żadna ochrona prawna, o czym się sromotnie przekonał, gdy po powrocie z Niemiec w 2020 roku koczował pod bramką i 3 razy wzywał policję, aby ta zmusiła właściciela do wpuszczenia go na Belweder.
Policja powiedziała mu, że jak Krzysiek mówi, że go nie wpuści, a on tutaj nie ma żadnego tytułu prawnego przebywania, oprócz tego, że on tam ma swoje rzeczy, to za bardzo nie mają jak mu pomóc. Na co Szyjor był bardzo oburzony i zrzędził na działania policji. Tylko przebojowa dzielnicowa, która ma ciąg na szkło w uniwersum, taki pośredni, żeby nie się pokazać, ale żeby słychać było, że ona coś tam robi i coś się dzieje. Taka śmieszna, pośrednia atencja jest dla niej jako w jakiś sposób ważna. Obiecała mu, że jak skończy pracę, to przyjedzie po cywilu i spróbuje przekonać Mlecznego Golema, aby się zlitował nad Szczudłodolskim. Ale wracając do Lighta. Moim zdaniem dawanie przez Monikę propozycji wymeldowania się ze szkolnej po niecałych 3 dniach spędzonych w Krakowie jest absolutnie niedorzeczne i raczej może tutaj świadczyć na jej niekorzyść, że jest to jakaś próba zwiększenia wpływu i kontroli nad nim. Mina Szyjora, gdy słyszy od Moniki, że nie będzie u niej na krzywy ryj siedział, tylko ma wynająć mieszkanie i w dodatku za nie płacić, co mu się w ogóle w głowie w tamtych czasach nie mieściło, no bezcenna. Warto zwrócić uwagę, że Major cały czas uważa się u niej za gościa. I to w takim naprawdę staropolskim tego słowa znaczeniu. Otóż szacowna gwiazda, pan Wojciech, za nic nie płaci. Tylko wszystko, co kupuje do jedzenia, picia, a nawet ubrania, po prostu wrzuca Mońce i Gachowi do koszyka, a ci czasem bez mrugnięcia okiem, a czasem z pewnym zmieszaniem za to płacą. Oczywiście tyczy się to wszystkich filmów z krakowskich restauracji, w których 00JOR się nagrywał. Tam też za wszystko, co zamówił, płacił szczurołapny duet. Co? Ale jak ja paszportu nie mam? No to trzeba zrobić, Wojtek, no daj spokój. Jak to XXI wiek? Wiesz, no to co ty na to, bo tak nic nie mówisz, tak? Ale ja pierwsze muszę, co ja ci mówiłem, musimy sam na sam porozmawiać. A to my już rozmawiamy sam na sam. To Majorku, ty masz mały łóżczyka, Monika chce cię wykorzystać. Nie, ratuj się, póki pierwsze, możesz, Konon cię kocha. Wybaczy ci wszystko i przyjmie z powrotem pod dach. Pod warunkiem, że cię ubezwłasnowolni. Ty już nie możesz sam za siebie decydować. 3 złote. A tak się uśmiecha, to po prostu ona myśli, no lata już też ma swoje. Kto? Ja? Prądnik i Kurdwanów plują na Discord i Moniczkę. Tfu, 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 lecą parównem. Tak nam kazał Kononowicz. Jarek Andrzejewski, Meksikano z Prądnika z ulicy Pachońskiego na mieszkanie na ulicy Mozarta polecał paczki z gównem według Meksykana, bo sprawa jest tego warta. Z Prądnika z ulicy Pachońskiego na mieszkanie na ulicy Mozarta 3 złote. A co, musimy czekać? No co, od razu, szybko decyduj. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Ja takich rzeczy szybkich nie robię. Nie? Ciałego serca, Wojciech, wróć. Proszę Ciebie, wróć, gdzie jesteś? Kononowicz, Wojtuś, proszę, wróć no, do mnie. Widzę złotych. Czeka na Ciebie Twoje łóżko. Tęsknię za Twoim żądłem i pocałunkami, które zostawiały smak rozpuszczalnika nitro w moich ustach. Monika Cię nie kocha. To ja jestem twoją prawdziwą miłością. 3 złote. Chcę wyobraź, że po prostu jak będę w Krakowie nagrywał i jak będę nagrywał po 4 godziny, to po prostu dla mnie jesteś po prostu śmierdząca jak serdelek. Major Dlaruszku, małe kubitki, dzidzio, bobas mają Monika, każdy już wie jak wyglądasz, było twoje zdjęcie z Białegostoku, było z dzisiaj. Miej honor i dawaj siadaj obok Majora, wykop Discord, wszyscy cię widzieli, dawaj z nim usiądzi i daj buzi dla Majora 3 złote. 3,5 tysiąca osób ogląda. 3500. Dużo? Co? Dużo? No bardzo dużo, to... Nawigator przecież to oczywiste, że Monika klamie z tą ulicą Pachońskiego, że jest obok idioci specjalnie za bezce, tak myśleli 3 złote. Nie. Więcej? Może, nie wiem. W takich granicach, 4000 nieraz, to dziękuję. Ja cię tutaj po prostu zamknę, jak będziesz... Logarytm naturalny. Zresztą to jest już wiadomo. Logarytm naturalny.
Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Przepraszam bardzo. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm naturalny. Logarytm. Ale ja dzwoniłam, ja tam wszystko wiesz, bo ja jestem dogadana z panią komendant, więc nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Na wieść o tym, że Krzysiek wydzwania po komisariatach w Krakowie, Monika mówi, że ona dzwoniła, rozmawiała i jest dogadana z panią komendant i teraz nie wiadomo, czy chodzi o komisariat trzeci w Białymstoku, czy jakiś komisariat krakowski, prawda? A może to w ogóle jakiś kolejny blef wiewióry i kolejne krętactwo na tym lajcie? Tego zapewne już nigdy się nie dowiemy. O cholera! Anders, cześć. Pozdrowienia dla Moniki i Majora. Bardzo dobry ruch, Major. Mam nadzieję, że się ogarniesz i pokażesz Knurowi, że można się zmienić i rozwijać. Pozdrowienia z Rybnika. Pięć pozdrowienia. Złotych. Pozdrawiam Ciebie też. Pozdrawiam Ciebie, Major. Ty musisz, widzisz? Andrzej, ja mówisz, Majorze, pozdrowienia mojego kolegę Mariana Banasia. On ma cudowny hotel Boże w Krakowie niedziela, na ulicy Krasickiego 24. Ja zapraszam tam Cię z nim na zabawę z żołnierkami ukraińskimi, z Markiem Kuchcińskim, kolegą moim, 3 złote. Nie, przepraszam bardzo, dzisiaj niedziela, brzydkiego słowa nie będę mówił. Pani Moniko, pani Moniko, pytanie. Czy do Wojciecha pasuje pseudonim Struś? I to szczera odpowiedź. Wojtek i pani Monika, czekamy na odpowiedź. Czy pasuje do niego... Bardzo serdecznie. Mariusz, jest pytanie, czy do Wojtka pasuje pseudonim Struś 3 złote. Dziękuję bardzo. Ja też pozdrawiam. Mister Simon. Wojtek, nie daj się nabrać. Islandia to w Krakowie na dom psychiatryczny mówią. Tak, horror. To jest Islandia w Krakowie. Karol Zwadowic, Wojtek, ta Islandia to nazwa zakładu zamkniętego w Kobierzynie dla psychicznie chorych narkomanów i alkoholików. Monika, chcecie zamknąć w tej całej Islandii. Wojtek, ta Islandia to nazwa psychiatryka 3 złote. Patrzcie, widzowie, jaki głupi ten major. Myślał, że będzie na krzywym ryj u Moniki mieszkać, a ona mu każe mieszkanie wynajmować. Dobrze ci tak, majorze, po coś wyjeżdżasz? Jarek Andrzejewski, a to ja za światło nie płaciłem? Za wodę nie płaciłem na Krzysia? Za prąd? Ci nie pozwoliła mieszkać u niej na krzywy ryj, ha, Monika ci nie pozwoliła mieszkać u niej na krzywy ryj, ha, 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 3 złote. Miesięcznie, możemy to powiedzieć? Nie, 10 nie. No myślę, że możemy to powiedzieć. Trochę mniej. No to trochę mniej. No trochę to zawsze. Nagle, podczas lajta, Monika ujawnia zarobki majora, krzycząc do kamery, że ten zarabia 10 tysięcy złotych, a następnie dopiero pyta go, czy może to powiedzieć na głos, na żywo, na lajcie. Wojtek jest ewidentnie speszony i stara się prostować, że no nie, nie do końca, może nie tyle, ale mleko już się rozlało. Następnie wiewióra gada dalej o wyjeździe z Wojtkiem, sugerując, że dołączy do nich jej druga koleżanka, którą Suchy gdzieś tam już widział, no i oczywiście dzięki temu sztywnonóg łyka haczyk, spławik i pół wędki. Chłop w myślach ma już geometryczne konfiguracje w zagranicznych krajach egzotycznych, więc oczywiście zapowiada pełną gotowość. Widząc, jak bardzo się na to podpalił, szczurołapka do listy bagażowej zręcznie dodaje jeszcze swoich, uwaga, dwóch synów, Bartka i Tomka, uzyskując pożądany efekt, czyli zrzednięcie miny majora, który w sekundę się schłodził. Wylnij, Monika, weź majora w samolot, ale lećcie tam, gdzie nie trzeba paszportu. Monika, weź majora w samolot, ale lećcie tam, gdzie nie trzeba paszportu. Kropka. Monika, weź majora w samolot, ale lećcie tam, gdzie nie trzeba 3 złote. Skarpetki nie będę zbierał. Nie, no na mieszkanie swoje własnościowe sobie uzbierasz, to tam wiesz. No ty się nie martw o to, że ty nie uzbierasz. Zobaczmy. Pierwszy raz. Bekniesz za to i to grubo. Zobaczysz. Będziesz tak jechany teraz przeze mnie na każdym filmie, ale to na każdym.
to będziesz nagrywał, będziemy pisać do YouTube'a i po prostu dostaniesz poszerzenie, jedne, drugie, trzecie i po prostu że nie kochasz majora Buzi 3 usuną ci kanał i po prostu nie będziesz takich głupot gadał. Leci kilka donatów, których głos Meksyka sprzed wielu miesięcy, a może i lat, wyzywa Strusiotolskiego, który stale wierzy, że Boboliano na bieżąco wysyła mu bluzgi w donatach głosowych, płacąc za to parę złotych. Dla każdej logicznie myślącej osoby jasnym jest, że Meksyk na pewno nie wysłałby majorowi ani złotówki, ani też technicznie nie poradziłby sobie z wysłaniem donata głosowego, a co najmniej na pewno nie Meksyk z roku 2019. Gdyby miał mu coś do przekazania, to wrzuciłby film na swój kanał, żeby nie tylko nie zapłacić, ale co najmniej jeszcze coś zarobić, bo spiny Krzychem i Jorem sprzedawały się najlepiej i właściwie nakręcały i wyświetlenia, i kanał. Po prostu dla mnie jesteś po prostu... To przeprowadzka z czym jest związana? Śmierdząca! Jak serdelek! Major Dronusiu, mały głupiutki dzidziak, was mają Monika, każdy już wie jak wyglądasz, było twoje zdjęcie z Białegostoku, było z dzisiaj. Miej honor i dawaj siadaj obok majora, wykop disco, wszyscy cię widzieli, dawaj z nimi siądź i daj buzi dla majora 3 złote. Te pieniądze właśnie przeznaczę na wyprowadzkę. Na wyprowadzkę właśnie powymiądowanie. Bo... Kolejno, Wojtuś, ja proszę, powiem, że... wróć do mnie. Czeka na ciebie twoje łóżko. Tęsknię za twoim rządem pod załukami, które zostawiały smak rozpuszczalnika. A te łóżko ugłębiam. Monika cię nie pamiętne, to ja jestem twoją prawdziwą miłością. Trzy złote. Za czasu przychodziła pani Iza. Do ciebie? No kiedyś przychodziła, 3 lata temu. No. A to dawno było. No właśnie, dawno. I dziury się brały. Ja już nie chcę się pytać, że wiesz. No i co dalej z tą przeprowadzką? Trzeba pojechać ze 2 razy. Na pewno trzeba załatwić sprawę z wymeldowaniem. To jest jedna rzecz. To jest pokaż majorowi, że go kochasz. Jak tego nie zrobisz, to znaczy, że nie kochasz majora Buzi 3 złote. Nie? Sprzeda się dalej. No ja nie wiem, czy komis od ciebie kupi za auto od razu. Nie? Tak. Kupi? Tak od razu? Tak. Wojtku, gamoniu, ona cię wykorzystuje, a ty dajesz się tak wykorzystywać. Ty śmiech na sali, ona na rok się pracuje. Ja mam 2, Wojtku. Wracaj na szkolną, bo ta Monika cię wykorzystuje, gamoniu. Samochód. Ona daje za pieniądze 3 złote. Jest po prostu do 6 minuty, do marca jest OC opłacone i wszystko poopłacone są. No. Tylko, a 21, o. Ma przyjechać widz. Wojtek, nie daj się nabrać. Islandia to w Krakowie na dom psychiatryczny mówią, tak? Choro. To jest Islandia w Krakowie. 21 miał... Karol Zwadowicz, Wojtek, ta Islandia to nazwa zakładu zamkniętego w Kobierzynie dla psychicznie chorych narkomanów i alkoholików. Monika chce cię zamknąć w tej całej Islandii. Wojtek, ta Islandia to nazwa psychiatryka 3 złote. 200 km od nas mieszka. W tą stronę gdzieś. To nie wiem, jak to będzie. Kto zadzwoni, to powiem, że nie. Patrzcie, widzowie, jaki głupi ten major. Myślał, że będzie na krzywym ryj u Moniki mieszkać, a ona mu każe mieszkanie wynajmować. Ha, ha, ha. Dobrze ci tak, majorze. Po coś wyjeżdżasz? Jarek Andrzejewski na Krzygano, Monika ci nie pozwoliła mieszkać u niej na krzywy ryj, ha ha ha, Monika ci nie pozwoliła mieszkać u niej na krzywy ryj, ha ha ha, Monika ci nie pozwoliła mieszkać u niej na krzywy ryj, ha ha ha, 3 złote. No mam. To co? To sobie możesz chodzić, wychodzić kiedy chcesz. No, widzicie, nie zamknęła mnie. No, kotek. Kamila, major, nie daj się nabrać. Nie wyrabiaj paszportu, ta suka chce cię oszukać. Nie podejmuj pochopnych decyzji, kropka, nie podejmuj pochopnych decyzji, kropka, nie podejmuj pochopnych decyzji, 3 złote. Dobra, siedź sobie. Gdzie? Tam. Część 3. Osamotnienie.
Ruda już poruszyła przed kamerą wszystkie tematy, które chciała i pozdrowiła wszystkich swoich nowych kolegów z Discorda, więc oznajmiła, że wychodzi do pokoju obok oglądać Lighta na ekranie. Przez chwilę też główny aktor znika ze sceny, tłumacząc później, że był w toalecie. Może i był przy okazji, ale możliwe również, że odszedł sprzed kamery, aby porozmawiać z Moniką prywatnie i coś ustalić. W końcu sporo niejasności podczas tego lajta się pojawiło. Sporo różnych rzeczy niewygodnych o wiewiórze się major dowiedział i sporo różnych podejrzeń na temat jej działań usłyszał. Wraca sam, nie rozgląda się już po pokoju, uśmiechając się od czasu do czasu, więc załóżmy, że wiewióra tym razem nas nie okłamała i faktycznie wyszła z pomieszczenia, to i tak wciąż jestem prawie pewien, że Gach cały czas siedzi naprzeciwko Wojtka i nadzoruje przebieg Lighta, gdyż zostawiony sam sobie Pinokio mógłby powiedzieć lub zrobić coś niepożądanego. Prawda mi się pani Monika podoba. Ma pani bardzo ładny głos i jest pani bardzo miła. Mógłbym całymi dniami warować u pani stóp i je całować czule. Chciałbym pani służyć. Zgodziłbym się na wiele dla pani. 3 złote. Olga Szczur, jak usłyszał, że Monika ma 2 synów, to go zatkało, ha 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 ha, 3 złote. Nie zatkało. Czemu miał zatkać? Gazowany pasztet nitroszczurze, sztywny ten light jak twoje kolana. Wrócisz jeszcze do pska z płaczem. Nie pozdrawiam. 3 złote. Ja też pięknie pozdrawiam. Pani Hak, ale pani długów narobiła. 1 205 000. Jest na licytację, komornik długi wystawił. No nieźle. Jarek Andrzejewski, Meksikano. Czytam informację publiczną. To legalne. Monika Haraźlak. Wartość wierzytelności 1 250 000 zł plus koszty procesu osiedla Wolfganga Mozarta 3 zł. No dzięki za 3 zł. Takie co głupoty gadają, to dobrze. Dobrze robicie. Gadacie bzdury. Wysyłacie kasę. Wróć do Krzyśka. Pozdrów Bursa Białystok. 3 złote. I na różne rzeczy. Na wyprowadzkę. Ubułem. No 600 zł. Chciałbym uciąć, a w błędzie wróć. Proszę Ciebie. Wróć, gdzie jesteś? Kononowicz. Wojtuś, proszę, wróć do mnie. Czeka na Ciebie Twoje łóżko. Tęsknię za Twoim żądłem i pocałunkami, które zostawiały smak rozpuszczalnika nitro w moich ustach. Monika Cię nie kocha. To ja jestem Twoją prawdziwą miłością. Śmiechu warte. Majorze, ta kobieta to diabeł wcielony, a ty dajesz się tak oszukiwać. Ona na rok się pracuje i pieniądze tam zarabia. Jakby dwa, ona cię bez mydła. Pracuje na Roskie, za 100 zł na godzinę, nawet po śmierci nie mogę na to patrzeć, nie jest kobietą rzetelną. Sprawiedliwa, uczciwa i tak dalej, 3 złote. Kamila, żeby pojechać na Islandię, potrzebny jest tylko dowód. Ta suka chce cię oszukać. Nie podejmuj pochopnych decyzji. Nie podejmuj pochopnych decyzji, nie podejmuj pochopnych decyzji, 3 zł. Major siedzi sam i wysłuchuje donatów o tym, że jest mało roztropny, skoro dał się wciągnąć w krętactwa krakowskiego duetu, że Ruda go oszuka, bo ma długi i ogólnie sypie się seria głosówek, w których widzowie tłumaczą mu, jak ona z nim pogrywa i przestrzegają, że czyha na jego majątek. Ostrzegają też, aby nie brał żadnej pomocy odnośnie wiewióry w wystawianiu swoich nowych dokumentów tożsamości i żeby nie wykonywał żadnych pochopnych i szybkich decyzji. Jak na komendę, zgrabniutko do pokoju wraca Monika z delikatną sugestią, że Light trwa już wystarczająco długo. Z czym Wojtek, widząc 600 zł z 800 zbieranych, przewidzianych w celu, prawda, nie zgadza się i twardo chce kontynuować streama. Krakowska syrenka odpuszcza i zmywa się do kuchni parzyć herbatkę z cukrem i z cytrynką. Kończysz już, Wojtek? Nie. Nie? Nie. Siedzisz? Teraz dopiero 600 zł. Napisane jest 800. Ja nie będę wykorzystywał. Dwie godziny nagrywałem. Bardzo dziękuję. Zaraz
Po tym Szyjor też wymyka się sprzed kamery, uruchamiając najwyższy poziom swojej strategii biznesowej. Zakolejkowane donaty na kilka minut do przodu odtwarzane są do pustego krzesła, gdy nasz domorosły biznesmen opuszcza pokój, udając się w ciekawsze miejsce. I to jest, proszę Państwa, świetlisty przykład work-life balance w praktyce. Uczmy się i podziwiajmy. Szkoda mi Krzysia. 4 lata utrzymywał cię na swoim garnuszku, rąbał drewno, kupował wszystko. Major, nie wstyd ci? Major, nie wstyd ci się na ciebie patrzy. Ciebie za ten haniebny czyn. Szkoda, Krzysia powinien chociaż zabrać Audi za to i dopłacisz mu 7000 i będzie cię kwita 3 złote. Wojtek, ta Monika to oszustka, widzisz, już nie chce z tobą mieszkać. Ma jakiegoś chłopa, długi teraz wychodzą, problemy, uciekaj stamtąd. Jarek Andrzejewski, Meksikano Monika, urodziła się 16 grudnia 1971, mieszka w Krakowie na osiedlu Mozarta. Jej firma zawiesiła działalność, komornik sprzedaje zadłużenie wierzytelności Moniki, to ponad 1 000 000 zł, 3 złote. Nie wiemy w zasadzie co, ale coś raczej działo się za kulisami, bo gdy 00 wrócił z herbatką w ręku, będzie miał nietęgą minę i postanowi kończyć lajta, zupełnie jakby za kurtyną doszło do spięcia między nim a Wawelską Radą Nadzorczą, która możliwe, że wydała polecenie kończenia transmisji na dzień dzisiejszy. Gdy nasz przedsiębiorca wraca do pokoju, bacznie sprawdza, ile to zarobił w czasie, gdy porzucił widzów, zostawiając 3500 osób oglądających z pustym krzesłem i krzywiąc łypę, żali się, że no jakoś to mało wpłacili. No zobaczymy. Ludzi, nie wysyłajcie mu donatów ani grosza, on odlicza tylko czas do końca, to jest, nie ma kompletnie nic do powiedzenia, te pasożyty z tego żyją 3 złote. 50 złotych. A na ten mat, ten chciałem powiedzieć, że właśnie będę kończył tego lajta i po prostu bardzo dziękuję, że oglądaliście. 2 godziny ponad nagrywałem, ale jestem ogólnie zadowolony, że fucking mało hello, osób tak. It's me, nie, your brother, if you net obrażało. Long five times and take your pants off from na ten temat life, to właśnie chciałem powiedzieć 3 złote. I już. I po prostu będę kończył tego wspaniałego lajta, który tutaj zrobiłem i ogółem dobrej nocy życzę was. Ze skwaszoną miną żegna się z widownią, kończąc w ten sposób pełen przygód i wydarzeń kolejny dzień na Mozarta. Dla mnie ten lajt jest wręcz podręcznikową definicją tego, co widnieje w opisie kanału Kononowicz Original i co widniało na kanale Strusia w tamtych czasach. Otóż wszystkie filmy są inscenizowane, przedstawione sceny są wymysłem autorów, wszelkie akcje są odgrywane według wcześniej przygotowanego scenariusza. Jest to fikcja. Aktorzy mówią jedno, robią drugie, scenariusz wydaje się być na bieżąco ustalany i konsultowany. O ile sama sceneria inscenizacji jest całkiem niczego sobie, to jednak nad grą aktorską wypadałoby jeszcze trochę popracować. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.